Dzień dobry, witam Was wszystkich, Macie Michalik z tej, z tej strony, Profi Akademii. Tematem dzisiejszego wykładu jest pomiar siły izometrycznej w czasie rzeczywistym, w powrocie, po sportu, w powrocie do sportu. Ja przez blisko 10 lat zajmowałem się treningiem motorycznym, trenowałem siatkarzy, jeden sezon kobiety. No i jak to w sporcie bywa? Kontuzje są nieodłącznym elementem, a charakterystyką siatkówki na pewno jest częsty uraz przeciążeniowy kolana. W dobie dzisiejszej popularyzacji treningu motorycznego, odpowiedniej metodyki, o ile można tak powiedzieć, ta urazowość faktycznie jest coraz mniejsza. Aczkolwiek występują pewne dolegliwości przeciążeniowe. I na dzisiejszym wykładzie będę chciał wam pokazać, jak przy użyciu sprzętu Dynamo marki Wald, jesteśmy w stanie wykluczyć pewne, pewne rzeczy, które mogą nam przeszkadzać. W treningu, czy to po kontuzji, czy nawet w momencie, kiedy tej kontuzji nie ma, ale chcemy zapobiec jakiemukolwiek wystąpieniu. I takim najbardziej powszechnym Zjawiskiem, które mówi nam o możliwości wystąpienia kontuzji bądź pogłębienia już istniejącej, jest dysbalans mięśniowy. Dysbalans mięśniowy możemy kategoryzować na zasadzie różnicy między prawą stroną ciała, lewą, czy to kończyna górna, czy kończyna dolna. Możemy różnicować pod kątem dysbalansu mięśniowego na zasadzie mięśni zginających, jak i mięśni prostujących bardzo dużym uproszczeniu, pod kątem na przykład pracy nad mięśniem czworogłowym, co dzisiaj mam nadzieję ktoś będzie chętny i będzie chciał zostać przetestowany na tym sprzęcie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Najpowszechniej jest mówiąc pod kątem kolana, że należy wzmacniać tylną grupę uda w stosunku do zapobiegania jakimkolwiek występującym przeciążeniom w kolanie, ale czy tak naprawdę o to chodzi, dokładnie w większości przypadków tak, aczkolwiek zdarzają się takie dyscypliny, jak chociażby sprint, gdzie niekoniecznie takie, takie zabiegi są poprawne. I teraz bardzo często dzieje się tak, że należy zadać sobie pytanie, jaka jest geneza takich właśnie stanów. Czyli w bardzo e, najpowszechniejszy sposób zbyt mocno obciążany, obciążany jest dany aparat ruchu. W taki nierównomierny sposób. Powiedzmy, jeżeli trenujemy na siłowni zbyt dużo klatki piersiowej, no to te zginacze powodują, że jednak nasza postawa, nasza pozycja ciała ulega większej rotacji wewnętrznej, zaczynamy się zamykać. Co inaczej by było, gdyby. Ta równomierna byłaby bardziej równomierna praca rozłożona również na, na część tylną naszego, naszego ciała. Skoliozy, no to to są obręba, obręb skoliozy, czyli boczne skrzywienia kręgosłupa, nabyte lub wrodzone. One również powodują dysbalans i pomimo tego, że to jest tylko, no powiedzmy, to nie jest tylko kręgosłup, to jest aż kręgosłup, to będzie szereg różnych rzeczy wynikał z takiego, e, takiego dysbalansu. Kontuzje. Kontuzje są najpowszechniejszym mm, takim czynnikiem, jeżeli mówimy o sporcie seniorskim, ponieważ to kontuzja nieprawidłowo wypracowywana i później e, nieprawidłowo... Wprowadzony powrót do sportu będzie powodował właśnie wystąpienie dużego dysbalansu mięśniowego i właśnie niekorzystanie z jakiejkolwiek aparatury będzie powodowało, że wszystko co robimy jest namacanego. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że wcześniej nie korzystałem z tego sprzętu czy tym podobnych. Korzystałem z takiego sprzętu jak Biodex, czyli jest to bardziej zaawansowana, nieprzenośna maszyna, która pozwala nam zmierzyć właśnie stosunek zginaczy do prostowników, czy to kończyny górnej, czy kończyny, czy kończyny dolnej. No i na pewno sama. Geneza, która była na poprzednim slajdzie, mówi nam, jakie, co może powodować dane, daną sytuację. Ale w których miejscach to się odbywa, to już jest kolejna sprawa, bo możemy mieć zaburzenie równowagi mięśniowej czyli napięciowo po prostu to, co mówiłem mocniejsze zginacze w stosunku, w stosunku do prostowników bądź e, ma to wpływ również na staw czyli samo w sobie tak jak staw kolanowy, będzie, można powiedzieć, że mięsień czworogłowy jest w cudzysłowie pedałem gazu, tak, grupa kulszowo-goleniowa, potocznie zwane dwójki, będą y, pedałem hamulca, czyli w obrębie tego stawu, jeżeli nie mamy wypracowanego odpowiedniego balansu, to będzie y, powodowało bardzo duży, y, dużą równowagę, zaburzenie tej równowagi. I gołym okiem możemy pewne rzeczy stwierdzić, jak to, że dane grupy mięśniowe są zbyt mocno przeciążone w stosunku do innych, będzie nam to rzutowało, po pierwsze ograniczoną mobilnością mięśniową, co w skrócie będzie powodowało nadmiernym i na przykład nadmiernym, nadmierną rotacją zewnętrzną w biodrze i w udzie, a zmniejszoną rotacją wewnętrzną i to również ma swoje negatywne wpływy na staw kolanowy. Generalnie same w sobie przeciążenia, przeciążenia typu kolano biegacza, kolano skoczka, kolano kinomana też będą miały wpływ e, nierównowagi mięśniowe wokół danego, danego stawu. No i coś co widzimy gołym okiem, <laughs> Rafał nadal jest idealnym przykładem tego jak duża różnica jest między kończyną górną a kończyną dolną w jego przypadku, to jest mocno rozbudowana lewa ręka w stosunku do prawej. No i tutaj mamy takie przykłady właśnie yy, co, gdzie może, yy, może występować yy, niestabilność sama w sobie, czyli poza stawem i poza mięśniem mamy tutaj yy, moment dys, yy, dysbalansu w więzadle, również wpływ na kościec, jak i na tkankę łączną, czyli, yy, czyli powieść. Można powiedzieć, że yy, właśnie kolano, kolano biegacza. Jest takim typem y, przeciążeniowym, które powoduje zbyt nadmierne napięcie bocznej strony uda w stosunku do, do wewnętrznej, czyli tej głowy przyśrodkowej VMO. No i tutaj mamy przykłady właśnie y, w jaki sposób y, możemy, y, możemy pracować w takim bardzo dużym uproszczeniu. Y, nad dysbalansem mięśniowym. Inaczej możemy go szukać też. Gdzie on może występować? Czyli pierwszy przykład, naprężacz powięzi szerokiej i pośladkowy, pośladkowy średni. To będzie powodowało dużą różnicę, jeżeli chodzi o niestabilność wewnętrzną, czyli te koślawienie potoczne kolan. Mięsień biodrowo-lędźwiowy i mięsień pośladkowy, czyli mięśnie, jeden zginający, drugi prostujący staw biodrowy. Czworogłowy uda mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, czyli to, o czym wcześniej mówiłem, będzie rzutowało na różnego formach przeciążenia stawu kolanowego. No i stosunek rotacji zewnętrznej do wewnętrznej w stawie ramiennym. No i tu problem pojawia się taki, że ta rotacja zewnętrzna jest wspomagana przez stożek rotatora, który, na który składają się cztery małe mięśnie, które są faktycznie bardzo małymi mięśniami. Z kolei rotacja wewnętrzna jest odpowiedzialna za, za rotację wewnętrzną. Jest odpowiedzialny mięsień najszerszy grzbietu i mięsień, mięsień piersiowy, zarówno wielki jak i mały. Czyli mamy tutaj bardzo dużą różnicę w, si yy, w sile. I Stosunek rotacji zewnętrznej, jak i zewnętrznej w stawie biodrowym, czyli stosunek to jest porówno rozłożone, czyli 35 stopni rotacji zewnętrznej, jak i 35 stopni, zarówno rotacji wewnętrznej. Pamiętajcie, że te stosunki rotacyjne są jasno określone, tak jak w rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w biodrze mamy 35 stopni w jedną i w drugą stronę. Tak jeżeli chodzi o rotację zewnętrzną mamy dążymy do 90 stopni, jeżeli chodzi o rotację wewnętrzną mamy tutaj około 85 stopni. I to są takie normy, które mówią nam, że w przypadku takiej mobilności nie powinniśmy mieć problemów z jakimiś bolesnościami coś nam nie powinno wystąpić aczkolwiek sama mobilność to nie wszystko bo mobilność to jest jedno czyli duży, duża elastyczność mięśnia również musi być poparta jego siłą no i tu są przykłady przykłady jednego z moich klientów który jest po urazie acl -a. I poza Acelem, czyli więzadłem krzyżowym przed nim, poza zerwaniem jego, miał również szytą łąkotkę.